20 kwietnia w siedzibie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy samorządami, Wałbrzyskimi Szkołami Średnimi oraz Wałbrzyskim Zakładem Koksowniczym Victoria, na mocy którego w Zespole Szkół nr 5 imienia Tytusa Hubera w Wałbrzychu, w Zespole Szkół Politechnicznych Energetyk oraz w Zespole Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju powstaną klasy patronackie. Uczniowie uczęszczający do nich będą zdobywać wiedzę i praktykę w zawodzie technik mechatronik, technik mechanik, technik elektronik i technik technologii chemicznej. Cieszę się, że mogło ono dojść do skutku i że możemy podpisać dzisiaj umowy. Victoria, jak doskonale Państwo wiecie, jest jednym z największych pracodawców w tym regionie, jest istotna dla mieszkańców. Tutaj pracują całe pokolenia i całe rodziny, ale też borykam się z pewnymi trudnościami w zakresie kadr. To jest między innymi luka pokoleniowa, która występuje w naszej firmie. Mamy pracowników z bardzo dużym doświadczeniem, ale też wiekowych, średnia wieków na koniec zeszłego roku była 48 lat. Musimy podjąć wszelkie działania, żeby zatrudniać nowych, młodych, żeby ci starsi odchodząc już od nas na emeryturę mogli przekazać swoją wiedzę. Drugi taki bardzo istotny obszar w kadrach jest taki, że nasz problem, że no, niestety na rynku nie ma pracowników, jest bardzo dużo trudność z pozyskaniem pracowników z poprzednimi zawodami. Stąd bardzo dużą radością dowiedzieliśmy się o inicjatywie pana premiera i pani minister i głębokim przekonaniem, przy wsparciu też głównego naszego akcjonariusza, Towarzystwa Finansowego Silesii, przystąpiliśmy do klastra edukacyjnego. Chciałam bardzo podziękować panu z zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za zaproszenie nas do tej inicjatywy. I stąd po podpisaniu stosownych dokumentów mogliśmy razem ze specjalną strefą rozpocząć współpracę i rozmowy ze szkołami. Efektem tych rozmów jest wyodrębnienie pewnych zawodów, które są nam niezbędne, a które spokojnie mogą być kształcone, osoby w tych zawodach kształcone w szkołach tutaj na terenie miasta. Stąd dziękuję Państwu bardzo za ten pierwszy etap. Mam nadzieję, że kolejne etapy i kolejne efekty, bardzo mierzalne efekty w przypadku zakładu naszego będą już za rok. I myślimy, że to wsparcie, które też w jakiś stopniu jesteśmy w stanie udzielić szkołom, to jest tak naprawdę inwestycja w przyszłość. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będą te efekty jak najszybciej dobrze. Bardzo dziękujemy pani prezes. Teraz prosiłabym o zabranie głosu pana prezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pana Macieja Badorę. Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że w tak szacownym gronie możemy uczestniczyć w podpisaniu umów. Ja ze swojej strony, ze strony zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej deklaruję, że jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie tego rodzaju inicjatywy. Bardzo nam zależy na tym, aby szkoły coraz lepiej współpracowały z przedsiębiorstwami. Jest to bezwzględnie warunek tego, aby nasz kraj rozwijał się w sposób dynamiczny i w takim kierunku, który postawi go jako jeden z czołowych krajów przemysłowych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Ja jestem absolutnie przekonany co do tego, że nasze dzieci, nasza młodzież to są gwarancje, to jest gwarancja tego, że możemy się znaleźć rzeczywiście w czołówce krajów przemysłowych. Te wysiłki, które są podejmowane w celu dostosowania szkoły przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wymogów współczesnej rewolucji przemysłowej pokazują, że rzeczywiście wydaje się, jeżeli tylko będziemy kontynuować tego rodzaju działania, jeżeli i samorząd, i szkoły, i przemysł, i urzędy będą zdeterminowane, aby nasza młodzież uczyła się takich kierunkach, na takich kierunkach, w takich zawodach, które są potrzebne na rynku, to myślę, że ten sukces będzie nieunikniony. Tym bardziej z zadowoleniem witamy, że tak
znamienity, tak uznany zakład jak Wiktoria, który przecież nie działa na terenie strefy, ale jest rzeczywiście znaczącym pracodawcą w naszym regionie, zdecydowała się, aby przystąpić do klastra i aby utworzyć klasy patronackie. Bardzo dziękuję zarządowi, bardzo dziękuję szkołom za te decyzje i mam nadzieję, że nie jest to ostatnia okazja do tego, aby wspierać szkolnictwo w nauce zawodu tak ważnego tutaj w naszym mieście. Dziękuję bardzo. W ramach współpracy w wałbrzyskich zakładach koksowniczych Wiktoria S.A. odbywać będą się wizyty zawodoznawcze. Pracodawca organizować będzie praktyki oraz dodatkowe szkolenia dla uczniów, a także doposaży szkolne pracownie. Młodzież z najlepszymi wynikami może także liczyć na atrakcyjne stypendia. Umowę dotyczącą powstania klas patronackich asygnowali prezes Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Wiktoria S.A. Katarzyna Dawidczyk, wiceprezes WZK Wiktoria S.A. Michał Bednarek, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwestpark Maciej Badora, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwestpark Michał Szukała, starosta powiatu wałbrzyskiego Jacek Cichura i wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski oraz dyrektorzy Zespołu Szkół nr 5 imienia Tytusa Hubera w Wałbrzychu, Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. W ceremonii podpisania umowy udział wzięli przedstawiciele samorządu, prezes zarządu spółki EP Koks Roman Etel, przewodnicząca związków zawodowych pracowników oświaty Janina Magdalena Szczurowska oraz prezes i wiceprezes Towarzystwa Finansowego Silesia pani Jadwiga Dyktus i Monika Domańska. 58% akcji Wiktorii należy do Towarzystwa Finansowego Silesia. Dumne z tego powodu, że mamy w swoim portfelu wielu spółek, które nadzorujemy, kontrolujemy, posiadamy zaangażowanie także w zakresie edukacyjnym czy pożyczkowym, są Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Wiktoria. I chcę Państwu powiedzieć, że mamy spółki giełdowe w swoim portfelu. Chcę powiedzieć, że Wiktoria jest spółką, która jest oceniana u nas jako spółka numer jeden. Pod wszystkimi kryteriami wielkości przychodów, efektywności, zaangażowania załogi. Jest to spółka absolutnie numer jeden i potem dopiero są nasze świetne kolejne. Wszystkie zakłady koksownicze Wiktoria są przedsiębiorstwem szczególnym dla nas i dla regionu. My kontrolujemy 58% kapitału jako Towarzystwo Finansowe Silesia tej spółki. Porównujemy tę spółkę na tle wszystkich, których posiadamy, jak również tych, w których mam zaangażowane środki publiczne, którymi dysponujemy w obligacjach i w pożyczkach. No i śmiemy twierdzić, bo na to są ewidentne dowody i materiały, że Wiktoria jest firmą najlepszą spośród tej grupy. Ja mogę też powiedzieć, że Wiktoria odnotowała najlepszy wynik finansowy w historii od 2011 roku. Ten wynik został osiągnięty w 2017 roku, więc jest to czas, kiedy Silesia jest 100% właścicielem w tym czasie, czyli w 2017 roku. I trzeba dodać, że ten okres 2017 roku wcale cały nie był sprzyjający, jeżeli chodzi o rynek, dlatego że czwarty kwartał 2016 roku i pierwszy kwartał 2017 roku to były najgorsze miesiące, kiedy ceny węgla koksującego, które stanowi 80% kosztów wszystkich produkcji koksu odlewniczego produkowanego przez Wiktorię, no zaszalały. Wzrosły w ciągu jednego kwartału o 100%, a potem jeszcze dały nam dokładnie łatkę raz w plecy. Także tak. Pomimo niesprzyjających warunków, Wiktoria osiągnęła wynik najlepszy od 2011 roku i to jest wybitne dla zarządu przedsięwzięcia. Warto w koksowni pracować, ale żeby w koksowni pracować, najpierw trzeba się fachu koksowniczego nauczyć. Mamy nadzieję, że dzisiejsze porozumienie ułatwi znalezienie pracowników w spółce. To kształcenie branżowe jest bardzo ważne, tak jak tutaj mówiliśmy na tej konferencji. Kształcenie branżowe pozwoli na pokonanie luki wiekowej, którą dzisiaj możemy zaobserwować w spółce. Młodzi pracownicy to też nowa jakość i nowy energia, nowy duch. Tak, nowy duch.
efekt finansowy koksowni i umiejętność zarządzania w koksowni przekłada się na odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie tylko za region, nie tylko za miasto, ale również za kształcenie przyszłych kadr. W styczniu razem z premierem Morawieckim podpisaliśmy list do spółek Skarbu Państwa, koksownia taką jest, prosząc ich o finansowe wzmocnienie szkolnictwa branżowego i technicznego i promocję szkolnictwa branżowego i technicznego. Wzięli sobie to bardzo do serca i dzisiaj realizują i początkują te zmiany. Zadeklarowali wsparcie finansowe, logistyczne i również promocyjne dla trzech szkół. Stąd bardzo się cieszę, że mogłam być świadkiem podpisywania tych porozumień. Za niedługo, za bardzo krótki czas może się zmienić to nastawienie do praktycznej nauki zawodu. Już nie mówimy o zawodówkach, nie mówimy o czymś takim, co jest właśnie no tak wizerunkowo kiepskie. Mówimy o tym, że kształcenie zawodowe i praca w zawodzie to coś naprawdę godnego. Praca w zawodzie to rzeczywiście nie tylko godność, ale dobre pieniądze, a jednocześnie tak skonstruowany system edukacji, że z każdego poziomu tego systemu można rozwijać się pracując. Rzeczywistość zmieniła nastawienie do szkolnictwa branżowego, dlatego że mówimy o rewolucji przemysłowej, o rewolucji 4.0, gdzie młodzi ludzie muszą mieć szczególne, wybitne kompetencje, nie tylko odpowiedzialność, umiejętność współpracy, ale przede wszystkim umiejętność posługiwania się technologiami informatycznymi, dlatego że młody człowiek nie tylko będzie zarządzał sobą i swoją własną firmą, grupami, na które będzie miał wpływ, ale również stanie obok robota. To nowa rzeczywistość. W białym fartuchu. W białym fartuchu, w okularach, w sterylnym pomieszczeniu. Dlatego widzimy, że tak trzeba pokazywać ten świat dzieciom, bo zdaje się, że dzieci już wiedzą, trzeba przekonać rodziców. To oni w 80% decydują o przyszłości swoich dzieci. Drodzy rodzice, niech technikum i szkoła branżowa będzie szkołą pierwszego wyboru, a my zrobimy wszystko, żebyście nie zawiedli się na tym, w jaki sposób realizowane tam jest kształcenie. Cieszymy się, że pani minister zauważa nasze zaangażowanie. Nam rzeczywiście bardzo zależy na tym, żeby szkoły i przemysł blisko ze sobą współpracowały i to będzie z pożytkiem zarówno dla naszej młodzieży, jak i gospodarki w całym regionie. Te kwestie są, że tak powiem, daleko posunięte i specjalna strefa jest bardzo zaangażowana. Edukacja, strefa, biznes. Tak i mogę powiedzieć, że oczekujemy, że w niedługim czasie już będą pierwsze owoce tego zaangażowania. Dziękuję bardzo wszystkim, w szczególności nauczycielom, dyrekcjom szkół, które angażują się w te zagadnienia. Wiem, że to jest dla nich pewne nowe wyzwanie, ale doskonale sobie z tym radzą i myślę, że będziemy sobie mogli niedługo gratulować pierwszych sukcesów. W świadomości takiej, bym powiedział, społecznej funkcjonuje tutaj na terenie koksowni tylko WZK Wiktoria, tak? A przypominam, że taki potencjał osobowy, ludzki w Wiktorii około jest 500 osób, a nasza spółka córka Wiktorii, która zajmuje się utrzymaniem ruchu energetycznym i mechanicznym, liczy 137 pracowników, a od 1 czerwca będzie liczyła 150 pracowników. Wobec tego stanowimy mniej więcej potencjał ludzki około 1/4 tutaj tego potencjału spółki matki. Także to rzeczywiście potencjał duży jest. A co do treści pytania, no to będziemy proponować szkolnictwu tutaj lokalnemu, wałbrzyskiemu, okolicznemu takie łączone zawody. Rzeczywiście spółka tworzy pewien taki schemat, którego chyba nie ma na rynku edukacyjnym i będziemy próbować doszczegóławiać w umowie pomiędzy nami, a już konkretnymi szkołami średnimi tą specyfikę koksowni. I to rzeczywiście daje pewien nasze w przyszłości zadowolenie powinno dać, ale też ukierunkuje to szkolnictwo, którego niestety przyznaję niestety takiego ku naszej potrzebie nie ma.
Warto podkreślić, że dotychczas w ramach klastra edukacyjnego Invest in Edu powstało 11 klas patronackich. Jego głównym celem jest monitorowanie i prognozowanie zapotrzebowania na konkretne umiejętności i kwalifikacje zawodowe, promowanie szkolnictwa technicznego i branżowego oraz kojarzenie szkół z pracodawcami. Przy okazji tak doniosłej chwili dyrektor zespołu szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawie-Zdroju wraz ze starostą powiatu wałbrzyskiego wręczyli minister edukacji narodowej Annie Zalewskiej prezent. O, właśnie tak.